Dzień dobry, Michał Tkaczyszyn, to jest program Punkt Widzenia. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj prezydent Wrocławia, pan Rafał Dudkiewicz. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, kilkanaście lat temu, po reformie samorządowej z 2002 roku, był pan jednym z tych polityków, którzy znacząco wzmocnili swoją pozycję wskutek powszechnego wyboru władz wykonawczych gminy, nie tylko względem swojej Rady Miejskiej. Dzisiaj mówi pan po okolicznościach, w jakich odbyły się wybory samorządowe z poprzedniego roku, że jednym z głównych celów na najbliższą dekadę będzie szeroko pojęta decentralizacja władzy, stymulowanie partycypacji wśród obywateli. Nie ma sprzeczności między tymi dwoma tendencjami? Nie ma. Po pierwsze, rzeczywiście ja osobiście i wielu moich koleżanek, wielu moich kolegów jesteśmy efektem wprowadzenia, no właściwie powiedziałbym JOW-ów do jednomandatowych okręgów, do części wyborów samorządowych. W 2004 roku, i to opowiadam jako anegdotę, która ilustruje ten temat, prowadziliśmy debatę na Komitecie Regionów, instytucji europejskiej, która potem przyjechała obradować, organizować Wielki Kongres we Wrocławiu, dotyczącą tego, co jest najważniejsze w samorządności. I koledzy z Niemiec powiedzieli, że decentralizacja jest najważniejsza. Charakterystyczne było to, że Brytyjczycy, Niemcy i Polacy w różny sposób rozumieli decentralizację. My w sposób być może zbliżony do Niemców, to znaczy chcieliśmy, nam chodziło o to, że władza centralna rządząca całym krajem powinna oddać możliwie wiele kompetencji do jednostek komunalnych, a Brytyjczycy wtedy już mówili o tym, że dla nich pojęcie decentralizacji oznacza, że zarządzanie Manchesterem czy Londynem powinno schodzić jak najbardziej na dół. I ku temu się pan teraz i otóż myśmy kieruje. We Wrocławiu i w dużych miastach polskich przeżywaliśmy dłuższy okres potrzebnej, bo wychodziliśmy z zapóźnienia komunistycznego, potrzebnej centralizacji. W tej chwili wiele prądów, wiele sytuacji prowadzi ku temu, że powinniśmy powoli, nie raptownie, ale powinniśmy powoli na terenie naszych miast przygotowywać różnego rodzaju procesy decentralizacyjne. Częścią tych procesów decentralizacyjnych jest hasło, które jest teraz bardzo modne, mianowicie hasła dotyczące partycypacji. Ja wolę mówić o uwspólnieniu czy też o uczestnictwie. I jednym z przejawów tej partycypacji jest referendum, które zarządził pan wspólnie z Radą Miejską na 6 września. Opozycja bardzo mocno krytykuje treść pytań. Chciałbym zacząć od tego pytania, które budzi największe emocje, a więc od metra. Zdecydował się pan, że najpierw chce pan uzyskać zielone światło od obywateli, potem przeprowadzić niezbędne badania i analizy, na końcu rozpocząć szeroki lobbying. Opozycja i też wiele środowisk we Wrocławiu mówi, jeżeli chcemy spytać na poważnie wrocławian, najpierw musimy wiedzieć co, gdzie i za ile. Skąd ta nie inna sekwencja? Proszę zauważyć, że właśnie ta gorąca dyskusja na temat tego, czy metro powinno we Wrocławiu powstawać, ona jest skądinąd czasami mylona z dyskusją na temat tego, czy warto stawiać takie pytanie. Otóż ta gorąca dyskusja jest właśnie dowodem na to, że to jest jedno z sensowniejszych pytań referendalnych. Ja pytam, czy warto stawiać to pytanie w taki sposób? Tak. Już odpowiadam. 22 lata temu rozpoczęła się, oczywiście w skali to jest inne przedsięwzięcie, ale rozpoczęła się podobna dyskusja dotycząca autostradowej obwodnicy Wrocławia, o której nikt wówczas kompletnie nie wiedział, ile ona może kosztować i tak dalej. Dzisiaj w tej tendencji, która przesuwa nas od demokracji przedstawicielskiej w stronę, powoli, ale w stronę demokracji bezpośredniej, ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych i najbardziej zasadnych pytań dotyczących Wrocławia. I proszę pozwolić złożyć jedną deklarację. No i każda decyzja wrocławian będzie uszanowana. Ja od razu postawię kontrargument. No, z dobrodziejstw autostradowej obwodnicy Wrocławia, można powiedzieć, korzystają wszyscy wrocławianie. Jeżeli uda nam się zdobyć środki, wybudujemy jedną, dwie nitki metra, no możemy teraz spekulować, będzie korzystało z tego 20-30% wrocławian. Czy to jest ta sama sprawa? Z dobrodziejstw autostradowej obwodnicy Wrocławia korzysta więcej niż korzystają nie tylko wrocławianie, ale to jest inwestycja bardzo cenna dla całego regionu. Jeśli chcemy, aby Wrocław za 15-20 lat w dalszym ciągu rozwijał się tak dynamicznie, to musimy uzyskać możliwości bardzo dużej mobilności, przemieszczania się. I jeśli dobrze zaprojektujemy metro, tylko proszę zauważyć, to oczywiście ilość osób korzystających będzie bardzo duża. Ja wiem, że pan dąży do tego, że Wrocław jest rozproszonym miastem, ale proszę mi uwierzyć, że my jesteśmy jednym z tych miast, które w przyszłości takiej kolei bezkolizyjnej będzie potrzebowało. Tylko proszę zauważyć, że my właśnie dyskutujemy
nie o tym, czy sensowne jest pytanie, ja naprawdę uważam, że pytanie jest sensowne, tylko o tym, jak zaprojektować metro, czy ono jest potrzebne. Z tego, że część osób uważa, że metro jest potrzebne, a część, że nie, wynika właśnie zasadność postawienia takiego pytania. A przejdźmy do kosztów, bo one też chyba będą kluczowe, jeśli wrocławianie odpowiedzą na tak. Załóżmy, że uda się uzyskać dofinansowanie zarówno z budżetu państwa, jak i z Unii Europejskiej, bo tego obiektywnie rzecz ujmując, temu nie jesteśmy w stanie sprostać. Dochodzą jeszcze koszty eksploatacji. I czy są jakieś wyliczenia w Urzędzie Miejskim, które by pokazywały, że uwzględniając dynamikę rozwoju Wrocławia, będziemy w stanie sfinansować koszty eksploatacji rzędu kilkuset milionów złotych rocznie i jednocześnie nie ucierpi na tym transport, no, ten konwencjonalny, czyli autobusy i tramwaje? Kłopot z budową metra w tego rodzaju instytucjach jak Wrocław, w tego rodzaju organizacjach jak Wrocław, polega na tym, że o paradoksie, nie największym problemem są koszty inwestycyjne, bo one choć wysokie, są ponoszone jednorazowo, natomiast właśnie te koszty, na które pan zwrócił uwagę, czyli koszty eksploatacyjne. Ja może odpowiem bardzo krótką przypowieścią. Otóż, kiedy zaczynała się cała historia samorządowa, to w pierwszej fazie budżet miasta Wrocławia wynosił kilkadziesiąt milionów złotych. W tej chwili wynosi niemal 4 miliardy. Jeśli on będzie przyrastał z taką dynamiką, to oczywiście w sposób oczywisty będzie nas stać za kilkanaście, kilkadziesiąt lat na to, żeby obsłużyć metro. I powiem o jeszcze jednej rzeczy. Tylko ja nie chcę argumentować na rzecz metra w tej chwili. Uważam, że to nie taka jest moja rola, żeby w tej chwili przekonywać, że metro jest niezbędne. Ja bym chciał argumentować na rzecz sensowności tego pytania, ale powiem jeszcze jedną rzecz. Częstokroć się mówi, że metro jest koleją właściwą dla bardzo dużych miast. Otóż jest wiele miast na świecie liczących 200-300 tysięcy mieszkańców, gdzie znakomicie funkcjonuje system kolei częściowo podziemnej. Duża część środowisk, między innymi opozycja, mówi, że alternatywą dla metra powinna być kolej miejska. Kolej miejska jako podzbiór szerszej kolei aglomeracyjnej. Mówi, że to tutaj leżą realne pieniądze, zarówno w budżecie województwa, jak i budżecie państwa. Jak pan uważa? Być może to jest inwestycja, ku której można by się skłonić w najbliższych latach. Tak, ci, którzy śledzą literaturę dotyczącą mobilności czy transportu, wiedzą o tym, że różnica pomiędzy czymś, co jest koleją miejską, a czymś, co się nazywa metrem, bardzo powoli się zaciera. No, na ogół za metro uważa się tego rodzaju kolej miejską, która jest całkowicie bezkolizyjna i która w związku z tym czasem musi wjechać na estakady, a czasem musi wjechać pod ziemię. No, oczywiście my nasz system transportu autobusowego i szynowego, musimy rozbudowywać i uzupełniać tą częścią kolei aglomeracyjnej, którą nazwalibyśmy koleją miejską. Ale w sposób naturalny, z różnych powodów, także ekologicznych oraz urbanistycznych, nie wszędzie we Wrocławiu da się taką kolej miejską rozbudować czy zbudować w sposób bezkolizyjny oraz w sposób spełniający te warunki ekologiczne, które dotyczą norm hałasu. Tak, czyli no przez starówkę po prostu we Wrocławiu nie da się nijak przejechać. W naszym wypadku oczywiście też nie możemy rozmawiać o tym nowymi liniami szynowymi, nie możemy rozmawiać o estakadach. Tak? Czyli gdyby nas kiedyś było stać na budowę i eksploatację takiej kolei, to w sposób naturalny pod Starym Miastem ona będzie musiała zejść pod ziemię. Obserwuje pan zapewne to, co dzieje się na poziomie centralnym, jeśli chodzi o dwa referenda, które być może będziemy mieli, zarówno referendum prezydenta Komorowskiego, jak i referendum nowego prezydenta Andrzeja Dudy. Ludwik Dorn, komentując te przepychanki między dwiema największymi partiami, stwierdził, że prędzej czy później doprowadzi to do jakiejś formy delegitymizacji systemu politycznego, klasy politycznej. I tak, jeżeli mamy dzisiaj taką, a nie inną frekwencję, takie inne zaufanie, to wskutek tej gry politycznej, gry referendami, to będzie jeszcze spadało. Nie uważa pan, że trochę wpisujemy się we Wrocławiu w ten sam scenariusz? Nie uważam. Ja chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, rzeczywiście jest pewna sprzeczność i na nią zwraca uwagę, jak sądzę, Ludwik Dorn, polegająca na tym, że z jednej strony my żyjemy w systemie, w ustroju przedstawicielskim, a z drugiej strony no, sięgamy po narzędzia dotyczące demokracji bezpośredniej. Ze względu na rozwój nowych technologii dokonuje się i w Polsce, i na świecie pewna zmiana, pewne przekształcenie cywilizacyjne. I to przekształcenie cywilizacyjne, ono wymaga pewnego czasu, żeby się uformowało. Nie wiemy, jak się uformuje. Chcę przez to powiedzieć, że referendum, czy referenda ogólnokrajowe, czy referendum wrocławskie mają swój wymiar rzeczywisty, ale mają też, przepraszam za to sformułowanie, są swego rodzaju eksperymentem.
One oczywiście w sposób rzeczywisty odpowiadają na pewne pytania, ale są eksperymentem i pokażą, jak to się wszystko w Polsce ukształtuje. Ten eksperyment w Krakowie powiódł się moim zdaniem dobrze. Tam zresztą też padało pytanie dotyczące tego, czy Kraków powinien budować metro. Zobaczymy, jak to będzie w Polsce i we Wrocławiu. Wiedząc, że jest organizowane referendum ogólnokrajowe, celowo skleiliśmy się z tym terminem, żeby możliwie podnieść frekwencję. Mam nadzieję, że akcja informacyjna, że nasza rozmowa, że to, co będziemy robili w przyszłym tygodniu, spowoduje, że zainteresowanie we Wrocławiu będzie stosunkowo duże. Chociaż oczywiście no, nikt nie jest w stanie zagwarantować, a nawet przewidzieć dokładnie, z jaką się spotkamy frekwencją. Ale sklejenie dwóch referendów w naszym wypadku dotyczyło tego, żeby możliwie więcej osób zechciało pójść do urn. A ten paradygmat wielkich inwestycji po wyborach samorządowych uległ lekkiemu osłabieniu, to można powiedzieć z całą pewnością. Wiem, że nie nawołuje pan do głosowania na tak lub nie, ale proszę powiedzieć, jak zagłosuje pan w pytaniu dotyczącym wielkich wydarzeń pokroju ESK i World Games? Opozycja zarzuca panu rozłączność tego pytania, że w zasadzie czym innym jest ESK, czym innym są Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Rzeczywiście to pytanie, w jaki sposób zagłosować ma osoba, która jest za organizacją imprez kulturalnych, a nie sportowych, albo odwrotnie? No, musi rozstrzygnąć, czy chce wielkich wydarzeń dla Wrocławia. Ja zagłosuję pozytywnie, natomiast to pytanie się wzięło z tego, że my bardzo często robiliśmy i robimy różnego rodzaju i ilościowe, i jakościowe badania opinii publicznej i częstokroć pytaliśmy wrocławian, co jest dla nich najważniejsze. I widać, że tutaj następuje pewne przesunięcie zainteresowań publicznych. Chcielibyśmy pytaniem referendalnym zmierzyć, na ile jest to istotne przesunięcie. Proszę zauważyć, że w roku 2009, 10, 11, no właśnie największe zainteresowanie i taki ogromny entuzjazm i dopingowanie dotyczyło wielkich imprez. Chcemy zobaczyć, czy te imprezy w dalszym ciągu cieszą się poparciem Wrocławia. Ja postawię krzyżyk na tak przy tym pytaniu. A czy jeżeli frekwencja nie będzie zobowiązująca, a wrocławianie wypowiedzą się na nie, w jaki sposób pan to zinterpretuje? Jeśli frekwencja nie będzie wystarczająca, to będzie oznaczało, że jeszcze cały czas musimy się uczyć tego rodzaju form uczestnictwa, ale z całą pewnością po pierwsze będziemy zachęcali do jak najwyższej frekwencji, a po drugie odpowiedzi wrocławian tak czy inaczej będą silnie wiążące, bo może jeszcze na chwileczkę wrócę do metra i powiem o rzeczy następującej. Kiedy my powiedzieliśmy, a nie wydaliśmy na to dużo pieniędzy, że chcielibyśmy rozpocząć pierwsze badawcze prace dotyczące metra we Wrocławiu, to najpierw się pojawiła fala entuzjastycznego poparcia, a potem pojawiła się fala krytyki. I jeśli teraz mielibyśmy zaangażować pewne pieniądze, znów nieduże, ale takie, które mogłyby za kilkanaście lat przynieść otwarcie, rzeczywiste otwarcie, jeśli chodzi o budowę metra we Wrocławiu, no to ja bym chciał wiedzieć, czy wrocławianie popierają tę myśl, czy nie popierają. Czyli jeżeli większość wrocławian powie, niezależnie od frekwencji, powie, że nie chce, żeby metro we Wrocławiu było budowane, to nie będziemy podejmowali takich prac. Nazwał pan w czerwcu Jarosława Kaczyńskiego jednym z najwybitniejszych polityków w Polsce po II wojnie światowej. Rozumiem, że to pewien sygnał do partii i do prezesa partii, która, jak wskazują sondaże, nawet nie same sondaże, ale już nawet długotrwały trend, było pewnym sygnałem. Nie. To jest po prostu moja opinia na temat Jarosława Kaczyńskiego. Ja będę głosował w najbliższych wyborach na Platformę Obywatelską. Jestem zbliżony, prawda, nasza współpraca polityczna układa się bardzo dobrze. Ja po prostu uważam, że to jest dużej klasy polityk, jeden z najwybitniejszych w Polsce, niezależnie od moich sympatii politycznych. Po trzecie, oczywiście, no znów, niezależnie od wyniku wyborczego, jako prezydent Wrocławia będę współpracował z tymi, którzy sformują rząd w Polsce. Pana diagnoza rok temu brzmiała mniej więcej tak. W dłuższej perspektywie można, mówiąc kolokwialnie, robić politykę właśnie z Platformą Obywatelską prędzej, aniżeli z Prawem i Sprawiedliwością. Nie. Nastroje społeczne idą trochę w innym. Nie. Moja diagnoza polityczna brzmiała dokładnie rzecz biorąc tak. Po długim okresie uprawiania w moim wydaniu polityki, powiedziałbym publicystycznej, ja w tej podkreśliłem bardzo mocno, że politykę w Polsce da się uprawiać z jednym z dwóch dużych ugrupowań. I mówiłem wyraźnie wówczas, że tymi ugrupowaniami są Platforma i PiS. I rzeczywistość weryfikuje pozytywnie moją tezę. W dalszym ciągu politykę sensownie, jeśli chce się mieć na coś wpływ, można uprawiać bądź poprzez Prawo i Sprawiedliwość, bądź poprzez Platformę Obywatelską. Dla mnie osobiście bliższym wyborem jest Platforma Obywatelska. Uważa pan, że gdyby zmienił się rząd centralny, to moglibyśmy być świadkami jakichś tąpnięć też w sejmiku województwa? Mam Gdzie nadzieję. Jest pan żywo zaangażowany w
Mam nadzieję, że tego rodzaju przekształceń nie będzie. Zadecydują oczywiście koleżanki i koledzy, którzy zasiadają w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Ja mam bardzo konserwatywne poglądy. I ja w związku z tym uważam, że jeżeli się co do czegoś umówiliśmy na początku kadencji, to w miarę możliwości trzeba w takim kształcie, co do którego się umówiliśmy, dotrwać do końca kadencji. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. To był program Punkt Widzenia. Naszym gościem był dzisiaj prezydent Wrocławia, pan Rafał Dudkiewicz. Bardzo dziękuję.